Cześć kochani, dzisiaj zaczynamy vlog dzień trzeci. Ja właśnie się maluję i będę nakładała właśnie podkład na twarz i ogarniała. Jak widzicie, mam troszeczkę podpuchnięte oczy, ale to chyba przez to, że się ostatnio troszeczkę nie wysypiam. Ja wstałam jakiś czas temu, umyłam się, umyłam głowę i właśnie teraz chcę się pomalować, zjeść jakieś śniadanie przede wszystkim. Jestem strasznie głodna i zobaczycie, co będę robiła. Ok, jak widzicie, ja już się pomalowałam, tylko mam jeszcze mokre włosy. Jestem taka wściekła, bo chciałam sobie zrobić kreski, ale mój eyeliner jest najgorszym na świecie po prostu. Ja miałam kiedyś taki w pisaku już, to jest Eveline, ale powiem wam, że jak zaczynam malować pierwsze oko, on już się robi suchy, a drugiego to już w ogóle nie mogę pomalować, bo tak jakby zasycha, ale jak sobie sprawdzam na dłoni, to normalnie maluję, także nie wiem. Dzisiaj otworzymy najpierw kalendarz z Kindera. I tutaj jest trójeczka. I co tu jest dzisiaj? Kinder Bueno. Kto lubi Kinder Bueno? Ja bardzo lubię. I zobaczcie, jaki świąteczny rysunek bałwanka. Super. I czas na kosmetyczny kalendarz. Także otwieramy, tylko gdzie jest... O, tutaj jest trójeczka. Wiecie co, strasznie go nie lubię otwierać, naprawdę. Chyba będę to mówiła przy każdym jego otwieraniu, ale... Źle się go otwiera, okropnie. Chyba muszę to całkowicie wsadzić tam. O, wyjąć. Ojeju, powiem wam, że to chyba nie będzie coś trafione w mój gust. Czekajcie, tylko to wyciągnę. I oto, co było w środku. Wiecie co, ja się przeraziłam, bo myślałam, że to jest jakiś fioletowy cień. Ale tak patrzę, że to jest rozświetlacz. Tylko wiecie co, on tutaj naprawdę wygląda na fioletowy. Także zaraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał na dłoni. Widzicie, on ma bardzo fajne zamknięcie, taki jakby klips. Okej, posmarowałam się nim i nie wiem, czy wy to zobaczycie. O, tutaj widać. Jest bardzo, bardzo taki widoczny. Także nie wiem, może jak go użyję, to będę bardziej zadowolona, ale na razie jest dla mnie chyba troszeczkę za mocny. No i naprawdę wygląda dla mnie jak fioletowy. Także ja go tutaj odkładam. Zamykam. I powiem wam, że nie wiem, czy kolejnego okienka nie otworzyć, bo jutro nie będzie vloga, tylko będzie filmik, bo jutro i pojutrze jestem cały dzień na uczelni, więc za te dwa dni pojawi się inny filmik w zamian za vloga. Kinder Bueno, którego chyba nie powinno mieć przed śniadaniem, ale co tam. Nagrałam to, co miałam nagrać. W sumie nie wszystko, bo padła mi bateria, ale haul mam nagrany. Filmik za 5 też już mam nagrany, już wcześniej go tak naprawdę nagrałam. Także jutro pojawi się haul i nie będę otwierała jutro kalendarza, jak wiecie, więc otworzę go dzisiaj jednak. Ja już mam sposób, będę po prostu to wciskała do środka, bo inaczej nie ma opcji, żeby to wyjąć. Proszę bardzo, co to będzie? W czwartym okienku był róż do policzków, który wygląda w sumie bardzo pomarańczowo. Ale myślę, że będzie ok. Jutro może się nim pomaluję i przetestuję. Ten rozświetlacz, co był tutaj, również przetestuję sobie i zobaczymy, jak będzie wyglądał na twarzy. Zdradzę wam początek jutrzejszego filmu. Także uwaga, uwaga! A resztę zobaczycie jutro. Mam nadzieję, że zobaczycie w ogóle ten film, że wejdziecie na niego, bo naprawdę fajne ubrania mi przyszły. A stwierdziłam, że zrobię coś innego, nie takiego umówionego, tylko zobaczycie w sumie jutro. Także nie będę wam zdradzała sekretów. Powiem wam, że ja troszeczkę ten film montowałam, ale na szczęście już skończyłam, także zaczynam go wrzucać i idę sobie robić coś do jedzenia. Do, let that button lay on.
rings jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow. Przed sekundą się pomalowałam tą pomadką, która wczoraj była w kalendarzu, tą taką brązową, taką nude. I powiem Wam, że nawet mi się podoba, jak wygląda w niej. Także chyba będę się nią malowała. Naprawdę, podoba mi się. Także jestem zadowolona. Jeszcze stwierdziłam, że szybko Wam pokażę przed wyjściem, jak jestem ubrana. Mam taki sweterek biały, a raczej kremowy. Pod spodem mam zwykłą taką bluzeczkę na ramionczkach. Rurki, do tego nakładam płaszczyk, szalik i wychodzę. Cześć Misie, ja właśnie wróciłam z pracy, przywiozła mnie moja mama. Weszłam tylko do domu i od razu tylko zmieniam koszulkę, bo byłam w pracowniczej koszulce. Zmieniam tylko koszulkę i już się z Wami witam. Powiem Wam, że jestem taka zmęczona, tak mnie bolą plecy. Nie wiem dlaczego, dzisiaj jakiś ciężki dzień miałam. I nie wiem, za chwilę idę pod prysznic, zmyję makijaż i się położę, bo jestem strasznie zmęczona. Ej, wiecie co? Po prostu w Was nie wierzę. Naprawdę w Was nie wierzę. Jak wychodziłam, jeszcze nie było tego. Jest Was już 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy. Aż po prostu zaraz się chyba popłaczę. Naprawdę, jestem taka szczęśliwa. Ja nie wierzę w tą liczbę w ogóle, że tyle ludzi mnie ogląda. Także naprawdę z całego serduszka Wam dziękuję i jesteście najlepsi, naprawdę. W życiu nie myślałam, że to się tak rozwinie. Mam najlepszych widzów na świecie. Dziękuję. Ja już leżę w łóżeczku. Nakremowana, umyta, przebrana. Jeszcze pooglądam sobie... Aha, telefon mi spadł. Super. Jeszcze pooglądam sobie vlogi. Przerobię tego vlogmasa i zacznę wstawiać, żeby przez całą noc mi się dodał. I idę spać. Wiecie, jestem taka zmęczona. Także żegnam się z Wami, kochani. Do jutra, buziaczki. Pa, pa.